wszystko zaczęło się już na początku tego roku. Do Głogowskiej Komendy zgłaszały się poszkodowane osoby, które informowały nie tylko o kradzieży przedmiotów, ale także o zniszczonych samochodach. Mężczyzna znany jest policjantom, aczkolwiek wpadł po szeregu różnych włamań i kradzieżach, które miały miejsce już od początku tego roku. Do policjantów zgłaszały się osoby poszkodowane, informowały o różnych zdarzeniach, włamaniach, uszkodzeniach pojazdów, wybitych szybach, o kradzieżach różnego sprzętu, RTV, saszetek z dokumentami, portfeli z kartami bankomatowymi, kradzieży sprzętu, który znajdował się w samochodzie i stanowił jakąkolwiek wartość dla tego mężczyzny. Policjanci pionu kryminalnego, którzy zajęli się tą sprawą, zgromadzili szereg materiałów dowodowych, przesłuchali świadków i zabezpieczyli monitoring. Ich praca pozwoliła na ustalenie rysopisu sprawcy przestępstw. Dzięki temu udało się go zatrzymać. To jednak nie koniec jego problemów. Przy mężczyźnie podczas przeszukania policjanci ujawnili narkotyki w postaci amfetaminy i metamfetaminy, z których można przygotować kilkaset porcji rynkowych narkotyków. Policja złożyła wniosek do prokuratury o tymczasowe aresztowanie mężczyzny, a ten został zaakceptowany. Za popełnione przestępstwa mężczyźnie grozi kara nawet 15 lat więzienia.